Powiat lubański będzie poprawiał jakość swoich internetowych baz geodezyjnych. Podpisałem ostatnio umowę z głównym geodetą kraju. Projekt o wartości 1 138 tysięcy złotych. Chodzi tutaj o mapy cyfrowe dla naszego powiatu i dostosowanie naszych baz danych do obecnie obowiązującego stanu prawnego. Z tym nie było najlepiej, ale ten projekt daje dużą szansę na to, że te nasze bazy geodezyjne będą już odpowiadać normom prawnym, ale też będą i nowoczesnym narzędziem, które będzie służyło mieszkańcom naszego powiatu. A w tym roku pozyskaliśmy również kwotę 160 tysięcy złotych od wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. A te środki zostaną przeznaczone na osnowy geodezyjne, na budowę map cyfrowych dla poszczególnych gmin naszego powiatu. Zostaną wydane jeszcze w bieżącym roku. Dodatkowo dolnośląskie powiaty powołały związek, który ma na celu doprowadzić do ujednolicenia geodezyjnych baz danych. Jest to związek celowy, który ma na celu dostosowanie baz geodezyjnych we wszystkich powiatach do dyrektywy INSPIRE, to taka dyrektywa europejska, która nakłada na nas określone rozwiązania prawne, ale też i techniczne. W ramach tego projektu powiaty dolnośląskie zamierzają uzyskać kwotę ponad 60 milionów złotych na ten cel, a w przypadku powiatu lubańskiego jest to kwota 2 milionów 600 tysięcy złotych. Zostanie ona przeznaczona na zakup sprzętu, oprogramowania i budowę baz. Bazy geodezyjne będą służyły wszystkim zainteresowanym mieszkańcom, inwestorom, geodetom i nie tylko. W ramach tego projektu mamy zamiar stworzyć również poszczególne nakładki, a więc nie tylko same granice działek, nie tylko, że tak powiem, kto włada tymi działkami, ale też jak są położone sieci. Wystarczy jedno kliknięcie, żeby przejść z jednej bazy do drugiej. Będzie można za pomocą, że tak powiem, jednego narzędzia zobaczyć na przykład, jakie jest przeznaczenie w aktualnie obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego danej gminy, naszej chociażby działki, co w tej chwili może być trudne, no bo trzeba się zwrócić do gminy i zapytać. Też trzeba śledzić w tym momencie, jakie te zmiany są, jeżeli chodzi o zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. To będzie o tyle prostsze i łatwiejsze narzędzie w przyszłości, że będzie można bezpośrednio po prostu wejść w internet i zobaczyć. W ciągu najbliższych 2 lat powiat zainwestuje w powiatową geodezję około 4 miliony złotych.